Okej, okay, jest ciemność i okno staje się aktywne. Halo, halo. Więc tak, ja nazywam się Maciej Makuła i to jest to zmulanie w Space Engineers. Tyle tylko. Gra dostaje mnóstwo aktualizacji, tylko że w większości są to poprawki. Nie ma jeszcze tych wielkich, mocnych rzeczy jak jakieś dodanie tych w końcu przedmiotów i innych takich. Ale z fajniejszych bajerów, które ostatnio doszły, wyłączyli na przykład na dużych statkach automatyczne hamowanie silników. To jest spoko. I na przykład jak wezmę ten statek, to jest mój taki mały myśliwiec w mojej flocie. To żółte idzie do skasowania niestety. Żółte okazało się no tragedią troszeczkę. Raz przede wszystkim nie spełniało swojej najważniejszej funkcji, nie było duże. Tylko wyszło, że to jest taki mały stateczek. I tak, jak siądę tutaj, to dam pełną moc. Jest. Są jakieś te właśnie takie zmiękczacze przyspieszenia. Mam nadzieję, że się nie skończy jak zawsze. O, mogę włączać i wyłączać, a właściwie włączać i wyłączać silniki, które likwidują prędkość. Wleć tym szarym w żółtego. Nie chcę się zniszczyć. Natomiast to, co widzicie pod spodem, to jest taka główna płyta, kamień węgielny mojego statku. I tym się dzisiaj zajmę, bo po prostu chcę sobie to wreszcie tutaj ładnie wypełnić kulturalnie, żeby już to wyglądało i tyle. I mogę to zrobić dlatego, że odblokowałem tryb, który grę ma jak to się nazywa? Z czasem zwiesić. Odblokowałem dodatkowe pokłady pamięci, bo to niestety było tak duże, że wstępnie gra nie wspierała takich projektów. No ale właśnie od czego są takie rzeczy, które udostępniają twórcy, jak na przykład program zwiększający przestrzeń, która nam jest ten potrzebna. I tak, tutaj już jest ładnie, tamtą płytkę jeszcze i będzie spoko. Tak, opiera się na czterech słoniach. To nie jest zły pomysł. Proszę, husarz pyta, o co chodzi w tej grze. Jak dobrze pójdzie, to będzie gra, która A. Pomimo tego, że wykorzystuje voxele jak no, najbardziej popularna produkcja na voxelach, czyli Minecraft, i pozwala budować statki jak na przykład taki StarMade, którego jakoś bardzo nie zbadałem, to zachowuje własną tożsamość, bo jest, ma bardzo fajną fizykę tych obiektów. W skrócie ma się budować statki, być kosmicznym inżynierem. Na stówę wiemy, że będzie Multic, gdzie gracze będą się zmagać ze sobą przy pomocy stworzonych przez siebie dzieł. Przynajmniej tak domyślnie. Oj, tam już jest prawie ładnie. To będzie w pełnej wersji. Na razie tak jest fajnie, można tworzyć wielkie, piękne projekty. I to jest mój projekt, to będzie duży statek po prostu. Był najpierw duży, żółty statek, ale ten projekt skończył się fatalnie. O. Tutaj dużo mi pomaga to, że odkryłem robienie statków przy pomocy tych takich płyt. Tam coś jest do wypełnienia jeszcze. O. Na razie dostępny jest tylko tryb creative, bez takich ograniczeń, w których trzeba zbierać te surowce i po prostu robi się coś dużego. Ja tu sobie realizuję, leczę swoje kompleksy i takie to. Czy się projektuje deskę do prasowania? Nie, od czegoś trzeba zacząć. Ładna jest gra cieni na przykład. Tutaj w kosmosie wiszą takie klocki do Tetrisa, które zrobiłem. Tu wisi ten mój drugi mały myśliwiec. Jak zrobimy ten, nazwijmy to fundamenty, to zacznę to jakoś zabudowywać jakoś tak fajnie. Tutaj było jedno główne założenie co do tego statku. Ma być duży. Tyle. Więc się nie ograniczam, prawda? Powoli, bo powoli, ale zrobię. Oprócz tego gra jest taką fajną terapią. Nie wiem, czemu się czuję spokojny, jest mi lepiej. Naprawdę bardzo się dobrze czuję, jak robię coś takiego dużego.
Wiem, że to będzie widać z kosmosu. Mam nadzieję, że kosmos będzie widać z tego i tyle. Ktoś mówi, że cienie są nierealistyczne. A dlaczego? Dlaczego są nierealistyczne? Znaczy, próbuję myśleć, na logikę wyglądają na pewno przekonywująco, nie? Jak ktoś nie zna się na cieniach, no załóżmy, że się nie znamy, bo ten, to wyglądają okej. Okay. Zrób sześcian Borgów. Nie chcę, ja chcę właśnie coś własnego. Te dziurki tu pozałatam i będzie super. Ja może pokażę, jaka jest skala, jak ktoś nie rozumie to, bo tutaj ja jestem tym człowiekiem, jak podlecę do tego, każdy klocek to jest jakiś metr na metr. Nie, 2 metry na 2. Więc to jest całkiem spory. To już jest statek, którego ludzie się będą bać. Każdy klocek to 5 na 5, mówi Wasu. Aha, stacja 4 na 4. No, to 5 na 5. Oczywiście przy tego typu statkach. O, i tu łatamy kolejne dziury. Już jesteśmy blisko realizacji. Okej, tak, tak, tak. Jak ktoś jeszcze nie wie, czym to jest i zastanawia się, żeby kupić, no pamiętamy, to jest gra wczesnego dostępu, gdzie twórcy wykorzystują, że zapiszę, biedne dzieci, by im płaciły za niedokończoną produkcję. Okej, okay, zapisuje się dłużej niż zwykle, to jest dobry znak. Spróbuj tym ruszyć. Oczywiście, że tak. Zaczniemy właśnie od budowy najpierw tego. Jakiegoś funkcjonującego modułu dowodzenia? To będzie taki mały domek jednorodzinny gdzieś tam. Tam będzie mieszkała rodzina... To będzie takie latające miasto i tam będzie mieszkała rodzina tego... kapitana. Trzypiętrowy bliźniak. Musimy określić kierunki. Tam na północnym zachodzie, powiedzmy. I w ten sposób. W ogóle zapychamy teraz tę dziurkę. Oj, coraz ładniej. I jeszcze tak, potem moduły grawitacji sztucznej, żeby się dało po tym normalnie chodzić i biegać i będzie fajnie. To żółte się pozbyć tego dziadostwa i tyle. Tak, kosmiczny ruczaj. Kierunki w kosmosie. Nie chodzi o kierunki w kosmosie, tylko kierunki na statku. Będę chciał mieć rzekę na przykład, góry. Okej, no i powoli już dochodzi. Tam jeszcze tylko tutaj dorobić. To jest ładne. Żółte zepchnij do tartaru. Trzeba będzie, nie wiem, rozmontować po prostu. Żółte mnie zawiodło jako twór. Rozmontuję, żeby nie zabierało pamięci. Tyle. I tam jest ten drobiazg na końcu. Ja go zaraz poprawię i będzie spoko. Teraz tak, tutaj są jeszcze takie elementy. Więc niewykluczone, że w pewnym momencie wszystko może się po prostu ściąć. Autorzy tutaj mówią, że no, nie planowali tak dużo, czy testują dopiero to wsparcie dla ultra dużych obiektów. Zaraz, tu. To dociągnąć i jesteśmy. No i jest ładne. Z daleka to nie będzie takie duże oczywiście, ale to nam, na tym nam zależy. O. Zrób coś do szybkiego przemieszczenia się. Miałem takie tiko. Tylko ciężko to znaleźć teraz. Ale tamtym będę latał. Bo jego widać przynajmniej. A tutaj sobie już tak ręcznie dopcham, co się da i będzie fajnie. Moim zdaniem. I bach. Nie zacznę od płaskiego. Nie, płaskie jest zawsze dobrym wyjściem. Bo płaskie widać. Ludzie, jest szacun ludzi, którzy lubią płaskie i moim zdaniem... No ja lubię, jak takie coś płaskie, takie powiedzcie w płaskie. Okej, okay, to...
I kończymy tylko ten mały rożek tutaj i jest, jest fajnie. Oczywiście, można nie lubić płaskiej, ale płaskie jest dobrym punktem wyjścia, o to chodzi. Zobacz ile waży. Trzeba by zamontować jakiś blok moduł kontrolny, moment. To będzie kosmiczna barka po prostu. Czy na razie, ale chcemy to być jakoś, upiększymy to, żeby miał jakieś spoilery, jakieś... Co tam jeszcze można dorzucić? Duży wydech. I tak dalej. Czy mam wrażenie, że FPS-y spadają? Tak, spadają. Przy wstawianiu dużej ilości obiektów na raz gra ma takie... zaczyna mulić. A to jest niezauważane normalnie, tylko tutaj jest stream. Nie, brzydko. Ale tu sobie podciągnijmy tę kreskę. I teraz. Okej, 2, 4. Beautiful. No i prawie gotowa jest główna podstawka, na której będziemy robić coś ładnego. To się przyda. To będzie pozwolić dobrze wymiarować wszystko. Trzeba teraz tak, zmierzyć to i tyle. Jest jakiś limit wstawienia klocków? 1000. Tylko 1000 można wstawić na raz. To mnie troszeczkę ogranicza, no ale już nie będę narzekał. Okej, podciągnę to. Nawet tam było 1000 coś. Okej, lepiej zapiszę, bo to może się wysypać w każdym momencie. I teraz... Tadam, no i jest. Fajne, płaskie, duże. Mi się podoba. Nie pozostaje nic innego jak dopracować to. Zaczniemy od tak, zrobienia jakieś pomierzenia tego. Tyle. Robisz garaż dla żółtego. Żółte jest niestety do eksterminacji. Żółte zawiodło moje oczekiwania, żółte okazało się być zbyt małe. Tyle. Niestety. Widzicie, jakie to jest drobne. I to niczemu nie służy istnienie takiego żółtego. Ja to będę rozbierał tak powoli. O. To jest taki kartonik. No. Potem to pokaż znajomym czy coś. Po prostu wstyd. Teraz spróbujmy to rozebrać już tak po części. Zostaw ser w spokoju. Spoko, spoko. Nie tak. Kurczę, to zawsze jest problem z tymi wymiarami. Aha, w ten sposób. Tam jest kilka elementów, które zostały. Okej, wejdźmy tymczasem... Zróbmy taki oblot testowy. Zapisz i wbij się tym swoją płytkę. Ale to przebije, płytka jest cienka niestety, jest bardzo delikatna. By ją pasowało pogrubić kiedyś. Ale co to... Rozpędzi wyślij w kasę. Właśnie, tam Gracjanus mówi, żeby zrobić grawitację do żółtego i żeby orbitowało wokół tego. No i jest problem z tym niestety. Z tym orbitowaniem. Na razie grawitację jakieś nie rozwinęli zbytnio. Tu na stówę więcej schodów. Ten mostek główny trzeba będzie przebudować, żeby było lepsze dojście. Tyle. Czy jak komuś tam... To widzę, że jest ból, że Francja tnie. No jak tnie, to trzeba iść na Twitcha i tyle. Powinien być w trzech miejscach strumień. Amen. Więc nie mogę bardziej dogodzić. Okej. Więc to jest to. Zobaczmy to od spodu, tylko delikatnie, żeby się nigdzie nie wbić.
Ja chyba się teraz jednak skupię... Czy tak, zrobię sobie tu kilka rzeczy. Muszę jakąś miarkę... Okej, ładny drift. Miarkę na boku posadzić. Okej, okay, od tutaj z tej strony zasłania słońce, co jest fajne. Wlećmy w cień tego dużego. I jest. No i ładnie. Tutaj nie wiem, coś... Będą dwie strony, ciemna i jasna chyba. Boże, teraz tak uważać, żeby się nie wbić w ten małą asteroidę tutaj. I tam w ogóle coś jest pod nim. I na to trzeba będzie uważać w przyszłości. Te małe kamyczki mogą uszkodzić statek, bo one są niestety jeszcze nieruszalne. Mam nadzieję, że autorzy to pozmieniają i tyle. Jakąś manewrowość tego by... Oho. Aha. Zahaczyłem. O Boże. Nie wiem, czy u was teraz, ci, którym nie tnie normalnie, czy widzą, co się dzieje, bo... Hacząc tym, uruchomił się mechanizm absolutnego cięcia. Czy masz ścinę? Właśnie... I niestety, okej, widzę, w czym jest problem. Czyli to duże jest zbyt duże. To tnie teraz u mnie. Nie działa połowa klawiszy. Bo niestety wprawiłem w ruch płytę. I płyta rozpoczęła. Przepraszam, płyta rozpoczęła ruch. I komp nie wyrabia z tym. To jest tak, ruch płyt tektonicznych po prostu. Daj jej silniki. Ale to będzie problem. Niestety tak duży obiekt... laguje. No nic, okej, ale nie cofamy się z projektu. Teraz menu główne. Ja wiem, co trzeba zrobić. Wykorzystamy tak czy tak. Ważna uwaga numer jeden. Płyta się nie może ruszyć. Jeszcze... To wiadomo, trzeba zainwestować w lepszy komputer oprócz tego, ale na razie nie wolno jej ruszać. Co się stanie, jak dojdzie do wiele większych bitew w multiku? Nie no, będą jakoś trzeźwo te statki konstruować. Okej, okay, świat Janko, tu została ta ostatnia właśnie faza. Więc... Gdzie ja tego Meleksa kosmosu zostawiłem? Bo plan jest taki, już wam mówię, co trzeba zrobić. Nie, nie rób tego. O, zrobił. Muszę to pokolorować w dobrym miejscu. O! Więc wykorzystamy tę przestrzeń, żeby tutaj coś zrobić. Trochę go w takim razie, nie wiem, zwężymy, skrócimy i tak dalej. Ale póki co... Miarka. Chcę mieć to, wykorzystamy jego linijkę. I tak, co 10 będzie jednostka. 10...
10... Zrób co 100. Nie, co 10 będzie dobre. Muszę mieć teraz świadomość tego, ile tego jest. 10... 10... 10... Będzie dokładne, pozwoli mi to nieźle zwymiarować to wszystko. Tak, co 3. 10 jest ok, podrywa nieźle tam, żeby ten tego. Będę mógł zmierzyć dzięki temu trochę kosmosu. Więc zrobimy tutaj po prostu taką miarkę. I trzeba na bazie tego zaprojektować statek. No płytę mam. Dziesięć. A, tam jeszcze trochę jest, dobra. 10. I trzeba będzie trzeźwo pomyśleć, co mogę skonstruować z tego. Płyta jest nieskończona. Jak nieskończona? Tam już jest koniec płyty, widać. Pamiętajmy, płyta się nie może ruszyć. Kiedy się ruszysz, to wszystko umrze. Fajnie, że był długi. Troszkę wąski, taki ładny. Zobaczymy. Powinien zacząć zwijać ten asfalt. Zobacz, czy widać stąd reflektory? Niestety nie. Co to zasłania słońce tutaj w tym momencie? A, jest wschód słońca nad żółtym o tej porze. Rok. Zepsułeś tam jest dzień. Gdzie jest 9? 10. Może. 10. 10. Gdzieś po dziesiątkach jest chyba. Przepiękne to jest. Wcześniej było 9. Gdzie? W którym miejscu? Tu? Jak to ocenić teraz? No jest 10. Po co było robić? Nie, raczej ten, w miarę kontrola, świadomość tego, że musi być dyszka, dyszka, dyszka. Potem zrobimy po 50. I to elegancko zrzutować. Do mnie do poznania. Tak. Ale po co? Bo chcę sobie dokładnie zwymiarować na tym statek. Skoro już zrobiłem tą taką... ten stół... to sobie na nim coś zbuduję, nie? I potem stół usunę i wszechświat odetchnie z ulgą. Operacja niszczenia stołu. To będzie coś jak, nie wiem, upadek muru berlińskiego. Weź tą płytą coś. Nie można ruszać płyty. Płyta zakłóca, nie wiem, równowagę we wszechświecie. Na stół na moim kompie. Można lepić ciasto. Tak, stolnica to jest. O Boże. Tak. Płyta śmierci. Okej. Okay. I tam zostawiamy stegowane. I na zielono będzie co 50. Czyli interesuje nas. Czyli ma to w sumie troszeczkę skrócić. O. No nic. I tutaj teraz górne co ten. I będzie dobrze. O, i
się, na bazie tego coś fajnego zbuduję. Będzie łatwa ocena długości. Czy tu jest 50? Tu jest drugi, nie takie to długie. Widzimy 100 dopiero. 100 i mnożymy razy 5, czyli jest 500 metrów. To nam będzie miało z kilometr długości nawet wyszło. Fajnie. Kolejne 50. To jest i w miarę po 6. No tak, to nie jest zbyt długie niestety. I ostatnie 50 tam. Coś przedostatnie może. Tyle. I to też się przytnie. Będę miał fajne, miłe taki ten. Po co było to po 10 w takim razie? No, żeby łatwiej móc... No to wiadomo, tak jest linijka, ma różne, kilka ma podziałek, nie? Jest tam zaznaczone pod centymetr, etc., etc. Tu jeszcze jedno... No i jest, mi się wydaje. Czyli ile tego teraz w sumie jest tych żółtych? Zielonych. Raz, dwa, trzy... 4, 4, czyli jest 200. Dwieście czterdzieści długości. Po jeden. Okej, poprzek. Chyba, że tu było... Okej, ciężko powiedzieć, który był długość. Czy strumyk płynie na tubę? Tak. Oczywiście. Takie coś trzeba zapisywać dla potomnych. Zaczynamy liczyć od tego miejsca, bo tam jest miejsce na podziałkę. To może zacznijmy, nie zaraz, tylko tutaj jak ta podziałka szła. W sumie teraz tak, mądrzej będzie jechać po 50 najpierw. I na tym dać podyszce. Tylko kurde, w sumie... Dążymy do redukcji, więc tu będą liczby nadmiarowe, jakby co. Ograniczmy to jednak do tego, do 200 zwykłych. Czyli tą część odetnijmy. I tu tak, i potem trzeba będzie popatrzeć i za to pomyśleć. Okej, 50 tu. 50 tu i tak dalej. Tak jak Bozia robił ziemię też ciemno. Pięćdziesiątka tu. Teraz ma 201 szerokości. Dlaczego 201? Nie, zgadza się, bo wyliczymy według tego. Tak, tak. Okej, stuwa. I mi się wydaje, że stuwa szerokości to jest okej, ale dorobimy jeszcze to kolejne 50. Tak, nie trzeba skracać, dobrze jest. Okej. I na styk idealny. 150. Fajnie. To żółte jest do rozmontowania, pamiętajmy o tym. To jest po prostu wielki niewypał.
Jestem strasznie rozczarowany. Odlecę gdzieś i to po prostu wywalę. Chyba, że ten taki lekki model to przerobić. Jakby go odchudzić w sumie. No zobaczymy, coś się powiemy nim jeszcze. No i tu będzie można to uciąć. To udziabać i to udziabać. Nie chcemy tu takich jak to. No i prześlicz, no i po dyszce wszystko. Dziesięć. Dziesięć, dziesięć. I się naszkicuje na bazie tego naprawdę fajny statek. Tak, rybcyle i prysznice. Dobra, to... Czyli widzimy, czego tej grze brakuje. Trybu projektowania. To jest dobry pomysł. To jest genialny. Trzeba napisać do twórców. Co tu jest za mną? Moment, moment. Zauważyłem, że tam jest cień. Słońce jest tam. I gdzieś tam może być to moje Tico. Tylko trzeba by je znaleźć. Albo, nie wiem, chcę wrzucić wszystko w sumie. 10... 10 10 Może to mój cień? Nie, bo mój jest tutaj, ten mały, nie? Widać teraz, nie? I tutaj. Coś tam jest na słońcu. Może to Tico, ale może jakiś odłamek. Chyba je znalazłem wreszcie. Dziesięć. Dziesięć. Nie patrz w słońce, mam osłonkę tutaj. Zrobiłem raz na wewnątrz, raz na zewnątrz. No tak, o to chodzi. Linijka ma 2x2. Grubości. No czyli w sumie 5. Czy dwa grubości to jest jednowymiarowe. Ale w sumie 2, bo jeszcze ten... Ciach i tu powinna być dycha. Linijka jest cacy. Jest, jest. No i mamy. Takie to wyszło. Całkiem spoko moim zdaniem. Tu jeszcze w takim razie wytnę. No. I będzie można, ważne, zapisać. Zaprojektować cudo. Teraz silniki. Nie możemy jeszcze płyty ruszać. Trzeba będzie pomyśleć, co na tym można zrobić. Mamy więc rozmiar... Raz, dwa, trzy. 150... Na... Raz, dwa, trzy, cztery. Na 200. I coś tam trzeba wsadzić. Długość jest ok. Statki długie są fajne. Ja bym zrobił długość tak 150 na 100. Korzystając z tego. Czyli... Albo nie, nawet nie przesadzajmy. 150, albo nawet 100. Czy to nie będzie zbyt małe? Będzie. 150, 120. Zaraz będę rysował statek. Postaw Biedronka. Wyciąć długi, fajny statek.
100 na 60 powiedzmy, byłoby fajnie. Tak, 150 i od 100. To moment, ja zrobię restart. I właściwe projektowanie, powiedzcie ciemność. Może poprawić te lagi we Francji, ale chyba dzisiaj coś nie lubiły PC i tyle.